Witam serdecznie na kolejnej lekcji wakacyjnej. Wrzuciłem Wam lekcję o butach do wody. Dzisiaj drugi odcinek z serii Buty do wody. No, słuchajcie, często Wam mówię, że słuchamy tego, co się dzieje wokół nas i próbujemy tłumaczyć na język angielski. Czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy nie? I w kwestii butów, słuchajcie, znajomy sobie kupił nowe buty, założył je i powiedział coś takiego: no, mam nadzieję, że się nie rozpadną po godzinie. Coś takiego. Mam nadzieję, że się nie rozpadną po godzinie. Ja, słuchajcie, od razu się zastanawiam, jak to przetłumaczyć na język angielski, że się nie rozpadną. No, mam nadzieję, to jest oczywiste, I hope. One, czyli buty, czyli they. Tutaj czas przyszły lub bardzo ładnie, znaczy bardzo naturalnie zużyć czasu teraźniejszego, czyli I hope they don't. I teraz jak jest rozpaść się? Macie, słuchajcie, do wyboru dwa zwroty. Albo fall apart, albo, uwaga, disintegrate. Teraz jaka jest różnica? Fall apart, oba znaczą rozpaść się, czyli tylko że fall apart raczej znaczy na dwie lub trzy części. Natomiast disintegrate raczej sugeruje, że nie wiem, w drobny mak, coś takiego byśmy powiedzieli. Ale z uwagi na to, że ktoś chce na przykład podkreślić, że się nie rozpadną, że on nie chce, żeby się rozpadły, albo że dziadostwo się rozpadnie, to mimo że fall apart jest lepszym wyborem, to bardzo często używają właśnie disintegrate, bo disintegrate oznacza właśnie jakby na szczątki, że takie dziadostwo, że na szczątki się rozpadnie, chociaż wiadomo, że buty na szczątki się nie rozpadną. Czyli przykładowo właśnie powiemy I hope they don't fall apart albo disintegrate. I teraz kolejna sprawa. My powiemy po godzinie. No, po angielsku raczej powiemy po używaniu przez godzinę, bo sam tekst po godzinie, jakbym powiedział after an hour, to tak jakby, nie wiem, siedziały gdzieś w słońcu i same się rozpadły po godzinie. A tutaj raczej chodzi, że o użytkowanie, tak? Czyli dodamy użytkowanie, czyli use. Uwaga, czasownik czytamy przez z. Use, używać. A rzeczownik przez s. Use. I po godzinie after an hour's use, ok? Dopełniasz saksoński, użycie godziny. An hour's use. Czyli I hope they don't disintegrate after an hour's use. Oba, słuchajcie, czasowniki też można użyć na przykład, no cokolwiek nam się tam rozpadnie. Jak jest katastrofa samolotu, na przykład i samolot się rozpadł na szczątki, to właśnie używają disintegrate. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o związek, że się związek rozpadł, również możecie użyć oba zwroty. Czyli na przykład niestety nasz związek się rozpadł po roku. Sadly our relationship fell apart albo disintegrated after a year. Dzięki, trzymajcie się.